Proszę przewodniczącego komisji dyskutacyjnej o czytanie protokołu wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Anna Potocka, członkowie Marek Kleszcz, Krystyna Wrzosek. Przeprowadziła na sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 listopada tajne głosowanie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności, obecnych było 15 radnych. Oddano głosów ważnych 15, nieważnych 0. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pan Ryszard Ławicki otrzymał 14 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy został wybrany pan Ryszard Ławicki. Dziękuję. Gratuluję radnemu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy panu Ryszardowi Ławickiemu i życzę owocnej pracy. Jeszcze pozwolę sobie na odczytanie treści uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Uchwała nr 1 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 12 ust. 4 uchwały nr 26 łamane przez 293 łamane przez 13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie statutu gminy Stepnica opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pozycja 465 z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 listopada 2014 roku stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego przewodniczącym Rady Miejskiej w Stepnicy został wybrany pan Ryszard Ławicki. Podpunkt drugi. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała w życie wchodzi z dniem podjęcia. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru na przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy została podjęta. Wysoka Rado, ja bardzo dziękuję i proszę pana przewodniczącego o prowadzenie dalszej sesji. Dziękuję. Zostawi pan przewodniczący. Jeszcze raz gratuluję. Szanowni Państwo, no, chciałem podziękować za ten wybór. Co prawda był tylko jeden kandydat. Pytanie, czy to dobrze, czy źle, zostawiam wam. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że jakoś dziwnie nie potrafię się cieszyć. Jak wiecie, jestem już moja 27. kadencja radnego. Jedni mówią, że to dobrze, bo doświadczenie, inni mówią, że to źle, że trzeba wymieniać, ale zawsze ostatecznie decyzję podejmuje.
decydują nasi mieszkańcy. I z tego miejsca chciałem również mieszkańcom podziękować po pierwsze za wybór mnie na tą następną kadencję radnego, a Państwu za dzisiejszą decyzję. Mówiąc o tym, że nie potrafię się chyba cieszyć z tego faktu, mam na myśli to, co zdarzyło się przed aktem głosowania dzisiejszym i tym przy urnach wyborczych. W związku z tym, że to jest moja siódma kadencja, więc mam jakieś doświadczenie dotyczące przebiegu wyborów, kampanii wyborczej. I mając to doświadczenie, muszę z przykrością stwierdzić, że takiej kampanii wyborczej w gminie Stępnica jeszcze nie było. Taki zalew kłamstwa, chamstwa, grzebania po kieszeniach, mówienia półprawd, przeinaczania faktów, z takim czymś się przez 24 lata, jak byłem do tej pory radnym, nie spotkałem. Myślę, że jest szansa na to, że być może będzie lepiej w następnej kampanii. Nie wiem, czy będę brał w niej udział, jak chciałbym dokonać deklaracji dzisiaj, bo już taką kiedyś zrobiłem, a potem przyszli do mnie mieszkańcy i powiedzieli mi sobie, nie wygłupiaj się. Ale tak jak powiedziałem, jakoś nie potrafię się cieszyć. Myślę, że to mi przejdzie, bo to zawsze jest taki moment zawahania i przykrości, ale to z czasem, jak jedziemy w wir pracy, to na pewno mi to przejdzie. Niemniej jeszcze raz dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu, mianowicie przyjęcie przez przewodniczącego Miejskiej Rady, Rady Miejskiej w Stępnicy, przepraszam, złożenie ślubowania przez burmistrza. Zgodnie z artykułem 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Proszę Państwa o powstanie. Ja będę czytał, będę uprzejmie powtarzać za mną. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Stępnica, obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Stępnica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mogę? Proszę bardzo. Cześteczka tutaj. W tym momencie jest dozwolone. Tak do Ciebie. A to do mnie. Do Ciebie. Do Ciebie. Dziękuję. Chciałam pogratulować wyboru. Dziękuję. No i jeśli Pan rozłożyłeś ślubowanie, no to w imieniu swoim i obecnych przewodniczących wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości. Dużo, dużo wytrwałości. Dziękuję. Żebyś nigdy nie myślał źle o nas. O nas, no i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę Pana. Proszę Państwa, ale ten pan powiedział, że jest mu smutno, ale ja znając na tyle tutaj pana tego, myślę, że bardzo szybko mu pominie, ponieważ mamy wiele do zrobienia jeszcze w tej gminie i myślę, że ta kadencja, która się rozpoczyna, to jest kadencją taką, która daje szanse, duże szanse kolejne
dla tej gminy, ponieważ są to, to jest faktycznie ostatnia, można powiedzieć, ostatnia kadencja, w której będzie możliwość czerpania dosyć dużej ilości środków unijnych. No, te środki unijne w następnych kadencjach będą coraz mniejsze, a w końcu będą zerowe. Dlatego ja bardzo się cieszę, że wyszła to z przewodniczącym Rady Gminy, dlatego, bo wiem, że to jest no, człowiek na właściwym miejscu i partner dla mnie. I razem, oczywiście przy decyzjach Rady Miejskiej, bo to jest nieuniknione, ale wiele rzeczy można dla naszej gminy promować, załatwiać, lobować, wtedy kiedy się jest po jednej stronie. I jestem przekonany, że tak będzie, dlatego bardzo się cieszę, że właśnie on jest przewodniczącym Rady Gminy i liczę na Państwa wsparcie i liczę przede wszystkim na współpracę. Bardzo bym chciał, to jest nawet może, to jest moja ostatnia już kadencja, mogę to śmiało powiedzieć. Nie, to już jest prawda. Natomiast chciałbym, żeby właśnie te oszczerstwa, te kłamstwa, te takie no, nieprawdy, żeby to się skończyło, żebyśmy dyskutowali na argumenty, na fakty, żebyśmy rozmawiali, co zrobić, żeby było lepiej, jeszcze lepiej, tak? Żebyśmy się mówili o tym, co się udało nam zrobić, bo to nie jest prawda, że jeżeli ktoś mówi o tym, co udało mu się zrobić, no to mówi źle. No nieprawda, no trzeba mówić o tym. Jeżeli o nas się mówi, o naszej gminie, mówi się w Polsce, w wielu miejscach, ktoś się spotyka z ludźmi, których w ogóle nie znam, pyta się, a skąd pan jest? A ze Stepnicy. A to w tej Stepnicy. I zaczyna się. Więc proszę Państwa, my mamy naprawdę powód do tego, do dumy. Zwracam się do radnych, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji. Naprawdę, jesteśmy, możemy być dumni z tego, co się udało. I jestem przekonany. Bardzo proszę nowych radnych i wszystkich, całą radę, żebyśmy dalej pracowali tak do tej pory. Żeby nas nie różniły tego typu sprawy, kto skąd pochodzi. Bo to jest nieważne. Ważne jest to, co robi na dzisiaj. I co chce zrobić, jakie ma intencje, jakie ma możliwości, bo to jest ważne. Także kończąc, bardzo dziękuję za te kwiaty. Mam nadzieję, że nie będą już odebrane i nikt nie będzie pisał, że jakaś kwiaciarka, bo wiem, że to jest bardzo szczere, Grażynka. My już znamy się kupę lat, chodziliśmy na szkoły podstawowej, także to są jeszcze może jakieś bardziej inne relacje między nami. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy. Proszę o zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy. Proszę bardzo. Pani Alicja Uczewa. Czy są inne kandydatury? Pan Andrzej Nowak. Pan Andrzej Nowak. Czy są inne kandydatury? Nie ma innych kandydatów, w takim razie zamykam listę. I zapytam, czy pani radna Alicja Iczak-Warchoł wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej? Wyrażam zgodę. Czy pan radny Andrzej Nowak wyraża zgodę na kandydowanie? Ja. Dziękuję bardzo. W takim razie oddaję głos Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej, inaczej wyborczej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Tak, a ja proszę przerwę i...